dwa dni temu mieliśmy taki przypadek, że istotnie dwóch młodych ludzi w wieku 21 i 24 lat urwało szpadę szermierza, no ponieważ ona im się złamała, więc de facto pozostawili ją w fontannie, a sami udali się w kierunku rynku. Na szczęście to miejsce jest objęte stałym nadzorem monitoringu, wobec czego strażnik, który obserwował ich na ekranie monitora, mógł natychmiast powiadomić patrol, który udał się w pościg za tymi mężczyznami, znając trasę ich przemarszu. No i zostali ujęci, a potem przekazani do policji, by prowadzone były dalsze czynności. Tu musimy pamiętać, że no, ten szermierz jest takim miejscem, fontanna, które kusi młodych ludzi. Musimy pamiętać, że sama rzeźba, ufundowana przez berlińskiego profesora Akademii Sztuk Pięknych, Hugo Lederera, ma w zamyśle autora przestrzegać przed hazardem, przed lekkomyślnością, ale niestety również prowokuje do takich właśnie ludycznych zachowań, do nieustannego porywania tej szpady szermierzowi. Jest to no, czasami, ja myślę, nawet swego rodzaju wyzwanie dla studentów, którzy czasami niestety pod wpływem napojów alkoholowych zachowują się nierozważnie i ulegają pokusie.